Za nami najdłuższe kwalifikacje tegorocznego sezonu Formuły 1, a to wszystko przez wypadek Sergio Pereza w ostatniej części czasówki. Meksykanin na 2,5 minuty przed końcem kwalifikacji stracił przyczepność przy wyjeździe z tunelu, uderzył w barierki i z dużą prędkością wpadł w bandę. Perez był przytomny, ale musiał zostać odwieziony karetką do szpitala. Podobny wypadek do Pereza miał w trzeciej sesji treningowej Nico Rosberg, jednak wtedy młodemu Niemcowi cudem udało się ominąć czołowego zderzenia z bandą. Pierwsze dwie części czasówki padły łupem Lewisa Hamiltona. Przed wypadkiem Pereza w Q3 dominował jednak Sebastian Vettel, który podczas przymusowej przerwy zbierał siły na ostateczną walkę o pole position. Ostatnie minuty kwalifikacji nie przyniosły jednak zmian i jutro do wyścigu w Monte Carlo z pierwszego pola startowego wystartuje aktualny mistrz świata. Za nim pojedzie Jenson Button z McLarena i partner Vettela z zespołu Mark Webber. Zawiódł Lotus Renault. Vitali Pietrow i Nick Heidfeld zakończyli kwalifikacje odpowiednio na 11 i 16.